7:09. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7:09 jest ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej, współautor Jutro Niedziela, stacji 7.pl, myślę doskonale znany radiosłuchaczom. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę księdza, zanim porozmawiamy o niedzielnych słuchaniach, o czytaniach, o ich znaczeniu i o tym, jak je rozumieć, to chciałbym porozmawiać z księdzem na początku o konsystorzu, który miał miejsce 27 sierpnia, więc w sobotę. Papież Franciszek przeprowadził zwyczajny konsystorz publiczny, podczas którego włączył do kolegium kardynalskiego 20 nowych purpuratów. 16 z nich ma mniej niż 80 lat, więc będą uprawnieni do udziału w kolejnych konklawe. No i bardzo wiele pojawiało się takich artykułów w mediach, oczywiście nie katolickich, ale tych takich, nazwijmy to, mainstreamowych, w których doszukiwano się powodów, w których sugerowano, że być może papież abdykuje, więc może zanim o tym wszystkim, to proszę księdza, na początek chciałem się zapytać o znaczenie przede wszystkim konsystorza. Dlaczego to jest tak ważne, dlaczego to jest tak ważna uroczystość, czy raczej ważne zadanie Ojca Świętego? Pewnie właśnie dlatego, że medialnie to nie jest nic ważnego w takim sensie, że na pewno nie jest to relacja z konsystorza, który jest jednym z takich zwyczajnych zadań papieskich, ważnych, ale zwyczajnych. Nie jest to medialnie tak ważne jak pewnego rodzaju takie przedstawienie konsystorza, w którym powiemy o tym, że no to będzie konsystorz ostatni, papież zrezygnuje z tego powodu, ten konsystorz przekształci się w konklawę i zupełnie mamy zupełnie inny obraz tego, co się dzieje w Watykanie. A wszystko zaczęło się w czerwcu, kiedy w maju właściwie, kiedy papież zwołał właśnie konsystorz, ogłaszając nazwiska 21 wtedy jeszcze nowych kardynałów, bo jeden z nich po drodze zrezygnował, poprosił o to, żeby nie być brany pod uwagę z powodu pewnego rodzaju zarzutów, które wokół niego się pojawiły. Tyle, że zwykle to jest tak, że konsystorz dzieje się mniej więcej miesiąc po tym ogłoszeniu nazwisk, po tej zapowiedzi, czyli powinien być w czerwcu. Okazało się, że papież wyznaczył go na koniec sierpnia i to otworzyło pole do spekulacji. No, dlaczego coś takiego? Nigdy czegoś takiego nie było. Musi stać za tym coś bardzo istotnego, bardzo ważnego. Potem się jeszcze okazało jedno, że rzeczywiście konsystor został wyznaczony na 27 sierpnia, a już 28 sierpnia papież miał się wybrać, taki był plan wizyty w Aquilii. To jest miasto znane z tego, że tam właśnie było mniej więcej epicentrum trzęsienia ziemi kilkanaście lat temu. Było tam mnóstwo zniszczeń, mnóstwo ofiar, ale to miasto z punktu widzenia historii papieskiej jest jeszcze z czegoś innego znane, to znaczy tam został pochowany, tam spędził ostatnie lata życia. Celestyn V, to znaczy to jest ten papież, który był jednym z papieży, niewielu papieży, ale jednak kilku, którzy abdykowali, którzy złożyli rezygnację. To była zupełnie dobrowolna rezygnacja. I kiedy był tam z wizytą swoją Benedykt XVI na 4 lata przed rezygnacją, to podczas rezygnacji szybko tę wizytę przypomniano i odczytano jako pewnego rodzaju takie wydarzenie, które miało jakby zapowiedzieć, symbolizować, tak jakby papież tam podczas tej modlitwy przy grobie Celestyna V, papież Benedykt XVI miał się zainspirować, miał jakby skonsultować duchowo tę swoją rezygnację. No więc jeśli papież zwołuje konsystorz na 27 sierpnia, 28 sierpnia jedzie do Aquilii, do Celestyna V, który abdykował, no to właściwie już spekulacje... Więcej nie potrzeba było mediom, by te spekulacje miały miejsce. Jeszcze coś więcej. To znaczy właśnie konsystorz miał kilka swoich faz, ponieważ tak naprawdę to były trzy konsystorze. Był konsystorz dla kreacji nowych kardynałów w sobotę. Na zakończenie tego konsystorza dla kreacji nowych kardynałów jeszcze odbył się konsystorz do spraw świętych, to znaczy w którym zapowiedziano beatyfikację i kanonizację nowych błogosławionych i świętych, a od poniedziałku do wtorku trwał nadzwyczajny konsystorz, czyli takie spotkanie papieża z kardynałami, które miało zupełnie inne znaczenie, to znaczy było pewnego rodzaju takim wspólnym zebraniem, takimi warsztatami, taką dyskusją nad ważnymi rzeczami.
No więc w spekulacjach prasowych i mam tutaj naprawdę, było tak, że również media katolickie dały się w to wkręcić. Były jasne takie tego typu sugestie. No, papież ma plan zebrać kardynałów, również tych nowych, no i po prostu, jeśli nie złoży z rezygnacji, to będzie nudno. Choć sam papież wprost temu zaprzeczał, bo też był przecież o to pytany. Proszę księdza, kardynał Kazimierz Mnycz, metropolita warszawski, po konsystorzu powiedział, że cieszy się z tego, że takie spotkanie miało miejsce, że nie było go w ciągu minionych 8 lat, więc rozmowa i dyskusje z papieżem nabierają jeszcze większego znaczenia. Rozmawiano wiele o między innymi o synodalności, o konieczności większej służebności instytucji kurii rzymskiej wobec kościołów lokalnych, ale chciałem jeszcze, proszę księdza, zapytać, wracając do tych nominacji kardynalskich, spośród tej 16, którą poznaliśmy, 6 nominatów reprezentuje Azję, 4 Europę, do tego 4 obie Ameryki, a 2 Afrykę. Chciałem się zapytać, bo równolegle pojawiały się jak zawsze różnego rodzaju analizy, prognozy, także biorące pod uwagę klucz geograficzny. Czy tego typu analizy zdaniem księdza mają sens? Czy one nam mogą coś powiedzieć, jeśli chodzi o zamysł papieża, być może o jakąś ideę, jeśli chodzi o Kościół? No bo zawsze tego typu nominacje, tego typu zapowiedzi no, analizowane są dosyć szczegółowo. Znaczy z tymi właśnie listami nowych kardynałów jest troszkę tak jak z, czasem to powtarzam, tak jak z sondażami wyborczymi. Jeden sondaż niczego nie przesądza. Musimy patrzeć na to w kontekście całej listy kardynałów, żeby zobaczyć jaki jest, jeśli chodzi o ten układ powiedzmy powszechności Kościoła, czyli układ ilu jest z Europy, ilu spoza Europy, to musimy patrzeć na całą listę kardynalską, a nie tylko te ostatnie nominacje, bo te ostatnie nominacje niejako uzupełniają tych brakujących, którzy ukończyli 80 rok życia i z tego powodu wypadli z listy elektorów. No więc jeśli w ostatnich powiedzmy tygodniach, miesiącach, latach 80 rok życia większość ukończyła powiedzmy kardynałów elektorów, którzy są z Ameryki, to siłą rzeczy nie spodziewajmy się, że będą na ich miejsce włączeni ci, którzy są z Europy. Tak mówiąc najkrócej. Generalnie jest tak, że od czasów Pawła VI 50% kardynałów pochodzi z Europy, 50% spoza Europy. Jedyną zmianą, którą zrobił Franciszek i widać to od początku jego pontyfikatu jest to, że tę równowagę troszkę naruszył, słusznie według mnie, w taki sposób, że 60% kardynałów elektorów pochodzi spoza Europy, a 40% z Europy. Jeszcze nawet tych 60% nie, papież Franciszek nie osiągnął. Ale to jest słuszna proporcja, która lepiej w dobie pewnego rodzaju globalizmu i powszechności Kościoła i też jeśli zobaczymy, ilu jest katolików na świecie i w Europie, lepiej oddaje powszechność Kościoła i pewnego rodzaju sprawiedliwość, aczkolwiek nie możemy do końca porównywać wyborów papieskich oczywiście z wyborami politycznymi i pewnego rodzaju reprezentacje są ważne, ale nie tak ważne, żeby liczyć się tak grosz do grosza. Zwłaszcza, że przecież to jest z powodów oczywistych i obecności Ducha Świętego, no to jest zrozumiałe. Oczywiście, to znaczy to jest wybór papież wybiera elektorów, to znaczy tych, którzy będą wybierać jego następcę i odpowiedzialnością każdego papieża od 1000 lat jest to, żeby to byli elektorzy jak najlepsi, ale też żeby reprezentowali cały Kościół, nie tylko Europę, nie tylko Włochy, ale cały Kościół. A Ojciec Święty musi właśnie patrzeć całościowo i to jest zupełnie zrozumiałe. Proszę księdza, tak jak wspomniałem, jeszcze chciałem zapytać o niedzielne czytania, przede wszystkim dokładnie precyzując o Ewangelię świętego Łukasza, której fragmenty usłyszymy w najbliższą niedzielę, która będzie 23. niedzielą zwykłą. Usłyszymy także czytanie z Księgi Mądrości, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona, ale my może skupmy się, proszę księdza, bo chwila nam została, kilka minut, na Ewangelii świętego Łukasza. Jakie jest jej znaczenie, tego fragmentu, który usłyszymy w najbliższą niedzielę? Ja w ogóle chciałbym zacząć nie tyle od Ewangelii, co od psalmu, wspaniałego psalmu 90, który od kilku lat przyciąga moją uwagę swoją taką wymową i pięknością, z tego powodu przede wszystkim, że wszyscy mniej więcej wiemy, że tradycyjnie psalmy są przepisywane Dawidowi, prawda, że nawet mówi się psał też Dawida. Wiadomo, że psalmy nie są autorstwa Dawida, zwłaszcza wszystkie, niektóre być może
może były rzeczywiście wersjami, które jakoś tradycja przypisywała Dawidowi, tradycja żydowska, są inspirowane, ale jeśli chodzi o psalm 90, to on jest zupełnym wyjątkiem, ponieważ on jest przypisany Mojżeszowi. I to nawet mówi się o tym, że Mojżesz napisał go wtedy, kiedy ukończył 90 lat, że to było jego takie życiowe credo, taka piękna modlitwa wynikająca z jego doświadczenia i zawierzenie Panu Bogu ostatnich lat jego życia. To jest psalm, który mówi, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Piękny psalm, który uczy liczenia nie w taki sposób matematyczny, abyśmy liczyli dni nasze, to znaczy nie tylko pieniądze na koncie, ale potrafili obliczać, to znaczy patrzeć na swoje życie, żeby ocenić, co w tym naszym życiu jest dobre i co złe. No chyba to też wskazuje trochę, proszę księdza, że wejdę w słowo, chyba też na potrzebę świadomości kruchości ludzkiego życia po prostu. I co zrobić, żeby właśnie w obliczu tej kruchości tego życia, o której pan redaktor mówi, rzeczywiście to życie było mądre. By nasze serce było, byśmy zdobyli mądrość serca. I właśnie ten moment, ten kawałeczek, ten fragment myśli, o której tutaj mówimy, łączy nas z Ewangelią, w której padają takie słowa, że kto chce zbudować wieżę, musi najpierw usiąść i obliczyć, czy ma na to, żeby ją zbudować. Pan Jezus mówił o pewnego rodzaju roztropności dotyczącej takiej, byśmy mieli świadomość własnej słabości. Mieli świadomość tego, że jako ludzie jesteśmy bardzo słabi, pomimo naszych bardzo często wielkich zamierzeń, wielkich możliwości, które w nas drzemią, ale często jakby zapominamy o tej prostej rzeczy, że nasze pewnego rodzaju myśli, wiara w siebie okazują się zawodne. Mówi o tym pięknie też pierwsze czytanie z Księgi Mądrości. Mówi bardzo wyraźnie o tym, że ludzkie zamierzenia są bardzo często złudne. I też zwróćmy uwagę, słuchając tego pierwszego czytania, na aktualność tych słów, napisanych bardzo dawno temu, kilka tysięcy lat temu, jak one są prawdziwe, zwłaszcza teraz, kiedy widzimy, jak wiele rzeczy, w których teraz żyjemy, które teraz nas otaczają, dotyczą, związane, nie wiem, z niedawną pandemią, z aktualną wojną, sytuacją wojenną, z aktualną naszą nieporadnością na kryzysy, które idą. Jakie to wszystko jest nieprzewidywalne. No właśnie. Czuliśmy się pewni, że to wszystko mamy już opanowane. Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata tusze i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? To fragment z pierwszego czytania z Księgi Mądrości. Przewidywania nasze są zawodne. Także taka cała globalna myśl płynąca ze wszystkich czytań najbliższej niedzieli, 23 niedzieli zwykłej, była to chyba, żebyśmy wrócili do pokory, to znaczy do takiego myślenia, że nie jesteśmy panami ziemi, nie jesteśmy panami wydarzeń. Wydaje nam się, że panujemy nad światem, nad jego zjawiskami, że wszystko możemy przewidzieć. A to bywa bardzo złudne, iluzoryczne. Tutaj myślę, wszyscy się co do tego zgodzimy i tej pokory bardzo często nam brakuje. Proszę księdze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za to, jak rozumieć niedzielne czytanie, ale także za to, że chwilę poświęciliśmy konsystorzowi, który już się odbył. A moim i państwa gościem poranka 7-9 był ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej, współautor Jutro Niedzieli stacji 7.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę, proszę księdza. Wszystkiego dobrego wszystkim. Dobrego piątku. 7-9. To był